Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa w ogrodzie i dziś zajmiemy się plewieniem, przycinaniem tutaj oto z tyłu tych mięt, które widać zarosły trochę i pokażę Wam również dwa sposoby rozsadzania tych mięt. No to pokazuję Wam, jak te mięty wyglądają. I tutaj macie te mięty nasze, które będziemy plewić. Już tutaj żona część wyplewiła. Jedziemy dalej. Mamy tego dosyć dużo, bo praktycznie 30 gatunków. Aż tam do samego końca. Jak widzicie, różne rodzaje. Jeśli by ktoś był zainteresowany kupnem jakiegoś rodzaju, nie ma problemu, sprzedamy. I tutaj macie żonę, jak plewi. Tutaj niektóre to nie puściły, nawet mi widać. Tu była mięta bananowa, jak się nie mylę, ale tutaj no widać jakieś pojedyncze listki tutaj popuszczały, tutaj, więc coś z tego na pewno będzie. No to bierzemy się do plewienia. Tutaj Wam pokażę, tak wygląda przycięta mięta. No tak około się mówi 10 cm, ale ja to gdzieś na 5, może tnę, nawet można troszkę krócej. Zależy, jak się chce mieć liści. Jeżeli się zostawi 10, będą szybciej liści. Jeżeli mniej, no to będą troszkę później. Takie coś. Trzeba wszystko usunąć. Tutaj jak macie takie jakieś suche, stare te, wszystko trzeba usunąć, te stare liście. Najlepiej wszystko wyzbierać, bo jest pod tym pełno takich oto takich ciekawych żyjątek, czyli ślimaków. Tutaj tego pełno wszystkiego będzie, bo mają wilgoć i na pewno w miętach dużo tego znajdziecie. Jeżeli przyjdzie słońce 1-2 dni, no to one znikną, bo po prostu nie będą tutaj miały cienia, tylko światło. Ale takie suche pędy najlepiej wszystko sobie powyrywać, pousuwać. Jak wyrwiecie troszkę korzenia czy coś, tutaj w takich miejscach, gdzie jest taki stary korzeń, możecie to po prostu wyrwać. Nic się nie stanie tej mięcie, przekopać to troszkę, młode korzonki będą rosły.
A jak będą tamy takie stare wam zarastywać takim czymś i po prostu będzie ziemia twarda, mięta po czasie sama się wyniszczy. A tu macie tyle ściętych liści z tego jest. Ja niestety nic z mięty nie przerabiam, więc tyle liści z tego jest. Idzie wszystko na kompost. Będzie przynajmniej ziemia kompostowa dobra. I tutaj mamy więcej do ścinania. Tutaj mamy melisę. Kieron tak samo zetniemy. No to bierzemy się do roboty. Już mamy wieczór, troszkę się ciemni. Na pewno wielu zapyta szkapa, po co ty obcinasz te mięty?
że tak fajnie rosną liści, cały czas będziesz miał liści, możesz zbierać. Po co ja to obcinam? No może liści mają fajne z góry, na górze fajne liści. Ja wam pokażę, dlaczego ja to obcinam. Tu macie kraczek z góry. Bardzo ładne liści, wszystko fajnie wygląda. Patrzcie, jak wam go pokażę w środku. W środku grzyb gnić zaczyna, nie ma słońca, liści takie i ze środka już nie są takie ładne, jak widzicie. Są pomarszczone, pousychane, gnić zaczyna wszystko, wilgoć taka, słońca nie ma. Znaczy zwierzątka piękne i dlatego właśnie obcinam, żeby sobie młode, fajne rosły. Przejdziemy tutaj do innych. Tu macie kolejny bujny, ładny krzaczek, a w środku grzyb, wszystko żółtnie. Nie wiem, czy to grzyb, czy to po prostu brak światła, ale widzicie, jak to wygląda, na pewno nieładnie, więc temu to odcinam, żeby to się wszystko odświeżyło i zaczęło sobie na nowo rosnąć, a mięta szybko odrasta. Jeszcze nam zostało tutaj tyle do wyplewienia. Tutaj już widzicie chwasty większe niż mięta. Nie wiem, czy poznacie, co to jest za mięta. Patrzcie. Takie pozwijane listeczki. Mamy taką miętę. Piszcie w komentarzach, czy wiecie, co to jest za mięta. Nie wiem, jak wam pokazać, żeby lepsze wam było widać. Coś takiego. No, taka pozwijana. Jeśli ktoś zgadnie, no to super. Komentujcie, co to za mięta, czy wiecie. I zobaczymy, ilu ogląda całe filmiki, a nie tylko przewija. A my idziemy dalej. Tutaj wam pokażę taki rodzaj mięty. Większość ma podobne liści, bo w sumie ta od tej czy od tej się nie różni. No ta już ma inne, bo ma podłużne. Ta ma takie dłuższe. Ta ma takie króciutkie. No tu już mamy resztę zaciętą. Ale jeszcze do zagadki posiadamy taką miętę. No to tutaj jest chwast rosnący, podobny, ale mamy taką miętę. To jest mięta. To nie jest zioło jakieś czy coś, tylko to jest, a czy tam z tych innych takich przypraw, to jest mięta. To jest mięta. Piszcie, czyście widzieli taką miętę, czyście nie widzieli. No dobra, mamy tyle, a my lecimy dalej z tematem. No i nadszedł najbardziej oczekiwany czas w tym filmiku. Pokażę wam, jak rozsadzać mięty. Co będziemy potrzebować do tego? Zaraz wam pokażę. W sumie to tak jak tutaj widzicie, mamy, nie wiem czy widać, doniczkę z ziemią. Małe doniczki, do których będziemy sadzić. No, sekator się nam przyda, no i jakąś miętę. Mamy sekator, mamy ziemię. Akurat mam takie malutkie doniczki, ale można użyć większe, wiadomo, w takich małych długo nie wytrzymią, bo przerosną szybko, ale no tak tylko do pokazu. Tu mamy tą miętę, którą będziemy przesadzać. Ona sobie rośnie w gruncie, tak jak widzicie, jest jej tu dosyć sporo. Więc pierwsze, co będzie trzeba zrobić, to ją wykopać. Wiecie, ja sobie trochę wykopię tego i zaraz wam pokażę dalej, co będziemy z tym robić. No to będziemy kopać tą miętę.
chwasty wykopiemy. Możemy to rozwalić, żeby było widać, gdzie są korzenie. O, tu mamy takie jeden korzeń, jak widać. Z tego możemy spokojnie zrobić albo jedną, albo nawet dwie sadzonki. No, jeżeli chcemy więcej, bierzemy bez niczego, ciachamy to tutaj i to będzie nasza jedna sadzonka. Tutaj troszkę ziemi, nie wiem czy widać, ale pewnie tak, troszkę ziemi wsadzamy, ten korzeń wpychamy, troszkę tego można zakopać, tak z parę centymetrów, żeby tego zasypać, i zasypujemy ziemią. Najlepiej ustawić sobie te gałązki na środku, wtedy sadzonka fajnie wygląda, ale nie zawsze się to tak da zrobić, zależy jaki korzeń. Tak przysypujemy, mamy coś takiego i jak będzie taka duża we wodzie, ona się przyjmie bez niczego, ale po co ją męczyć, wystarczy, że tak o połowę zetniemy sobie te liście, o, i coś takiego sobie zostawimy, ona nie potrzebuje w tyle wody. Wstawiamy do podstawki, lejemy wodę, wstawiamy to około tygodnia, mięta jest przyjęta, zaczyna rosnąć. I tak sobie robimy następne. To można wyrzucić, bo akurat z tego gatunku nam to niepotrzebne. Z następną robimy tak samo, możemy pod spód dać nawet tej gorszej ziemi, która tu jest. Tu mamy już taki dość potężny korzeń. Jeżeli nam to nie chce wejść do doniczki, możemy to uciąć. Możemy to uciąć, wsadzić taki ucięty korzeń. Nieważne, że on jest ucięty, nie ma gałązek, nic nie szkodzi. Wsadzamy tak. I następną ziemią obsypujemy. Ugniatamy. Ta już jest w sumie dość fajnie przycięta, ale skrócimy jeszcze o trochę. Tak. Wykopane mam całe to wszystko, żeby wysadził. Tak wyszło mi z tego tyle sadzoneczek. Coś takiego. Drugim sposobem na rozsadzanie mięty. Mamy tutaj miętę pomarańczową. Jak widać, no nie ma jej za dużo, nie ma za dużo tych korzonków tutaj. Czyli taka troszkę no mało, żeby ją wykopywać, nie chcę jej właśnie wykopywać, bo jest mało korzonków. Jak ją rozsadzić, żeby nie wykopywać? Mianowicie robimy coś takiego. Możemy ją przyciąć, żeby się rozkrzewiła. Tutaj wam pokażę na tym. Mamy takie gałązki. Po prostu bierzemy ją. Już mam sekator tępy. No, dobra. Przytnę tego trochę. O. Tutaj jeszcze jakieś grubsze. To mamy takie przycięte gałązki, tak? Będziemy potrzebować, najlepsze jest jakieś wiaderko, ucięta butelka po napoju, nie doniczka, bo doniczka ma z dołu dziury i woda ucieka. Najlepiej coś, w czym będzie stała woda na dole. Robimy coś takiego. Troszkę urywamy tutaj, nie wiem, tak ze dwie warstwy tych liści możemy urwać. Zostawić tutaj gdzieś tak tyle, sobie to ze wszystkich, żeby tego nie, jedną ręką nie bardzo mi to idzie, później to zrobię. Mamy takie sadzonki i akurat mam miękko, ale jak mamy twardo, to zrobimy sobie dziurkę czymś i wpychamy je tak, żeby, widzicie, wiaderko jest dosyć wysokie, nie? Ręka
tak żeby z 10 cm były pod ziemią. I tak je wpychacie. One tak, tym wystarczy tydzień. I macie po oznak, że one pierwsze przygwiędzną. I jak zaczną się odbijać, stawać, no to już są, że są przyjęte. Te, jeżeli będą miały wodę, mogą tak być cały czas. Mogą tak być tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie i będą zielone. Niektóre na pewno uschną, niektóre będą zielone. Ale po tym miesiącu może nie być jeszcze korzonków. Tak obstawiam. Niektóre mogą mieć, niektóre mogą nie mieć. Obstawiam z 2 miesiące. Będzie trzeba czekać, aż one wybudują korzonki. Więc ta metoda jest oszczędna, bo nie niszczycie sadzonek, znaczy tego, paletka, ale długo czekacie. Tą metodą niszczycie paletko, wiadomo, no później musicie sobie rozsadzić, ale macie szybko sadzonki. Co możecie też robić? Tak samo się tyczy w sumie tej metody, tak? Wykopiemy sobie, mamy puste paletko, zostaje nam na paletku na przykład taka jedna sadzonka, tak? Na całym paletku jedna takie coś nam zostaje. Zaginamy to. Wykopujemy taki rowek tutaj. Wam pokażę. Taki rowek wykopujemy. Jak mamy ten rowek zrobiony, tak, to ją przysypujemy. Tutaj przysypujemy. Tylko głębiej, ja wam to tylko tak prowizorycznie pokazuję. Przysypujemy, kawałek zostawiamy i ona po, nie wiem, tygodniu wypuści nam tutaj korzonki. To się calutkie się tutaj ukorzeni, wypuści pełno korzonków. Przecinamy i ona się tutaj zaczyna rosnąć. Jak wyrośnie zaś następna, któraś wysoka, nawet może być taka wysoka, że przez całe paletko tak zagniemy, może być, nie ma problemu, tak? I się ukorzeniałem. Takie w sumie nawet 3 sposoby rozsadzania wam pokazałem. Użyjecie sobie, którego chcecie. Ja tutaj się biorę za zrobienie tego i wam pokażę, jak będzie wyglądać to całe gotowe. No i wygląda to tak. Wsadziłem tu 20 sadzonek. 20 w wiadereczku. Zobaczymy, ile z tego się przyjmie. Są przysypane. Na razie wyglądają elegancko, bo jest fajne, zielone, świeżo ścięte. Zobaczymy po kilku dniach. Pewnie filmik wystawię szybciej niż to się ukorzeni. Ale wam później dostawię taką dostawkę, ile z tego wyszło, ile ten. Ale to już myślę w osobnym filmiku, bo nie będę czekał tych paru miesięcy, żeby ten filmik wystawić. No, tak się prezentuje, takie wiadereczko sobie robicie, ważne, w wodzie i postawić to tak samo jak te. Jeżeli je tu zostawię, tak jak stoją teraz na ogrodzie, na słońcu, to z nich nic nie ma. Słońce ich wysuszy i wszystko padnie. Trzeba ich schować do cienia i do wody. Tak samo z tym, do cienia, żeby miało cień i jasne miejsce. Żeby słońce po prostu na nich nie świeciło, bo jeżeli słońce świeci, potrzebuje dużo wody i wtedy się nie przyjmie, bo woda wszystko idzie, wyparowywuje z tego. Więc do cienia chowamy i zostawiamy na miesiąc, 2 miesiące. Zobaczymy, po jakim czasie będą korzonki. No to dzięki za oglądanie. Myślę, że się wam filmik podobał, jak rozmnażać mięty. 2 sposoby, w sumie 3 sposoby. Jak się wam podobało, łapka w górę, subskrypcja, komentarz i do zobaczenia. Cześć wam!